Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Car for Sale Simulator, czyli gry, w której sprzedajemy i kupujemy samochody. Ogólnie właśnie w ten sposób zarabiamy. Dzisiaj mamy piątek, sprzedajemy czarnego wyścigowego Mustanga. No i teraz jeszcze musimy do oferty wrzucić zielonego... zielonego co? Zielone driftowe BMW tak naprawdę, nie? Więc to robimy, ustalamy tutaj sumę, no nie wiem, ze 100 tysięcy myślę. Tak, to jest cena bazowa, startowa, 100 tysięcy za ten samochód. I zobaczymy, czy ktoś kupi. Bardzo mały przebieg, praktycznie zerowy. Czy może pan chce kupić tego, o, bym powiedział tak nawet. Się zapytał tutaj. Czy pan może chce kupić tego BMW, jak nie Mustanga? Dzień dobry, ile pan proponuje? 80 ja powiedziałem, ale za 70 będę chyba już za... Jezus Maria, gościu, 50 to nie... To tak, to nie będziemy rozmawiać, nie? 50, jak będziesz mi proponował za ten samochód. 55, ja pierdzielę, nie wiem, co wy robicie, chłopy? 55 za taki samochód? To jest trochę mało, trochę zdzierstwo, bym powiedział. Ja za niego dałem ile? Dobra, okej, ja dałem za niego 35. 55 to jest 20 tysięcy więcej, a ja jeszcze byłbym w stanie może zdychę więcej utargować. Ajajajajaj, ciężka sytuacja, powiem wam. Chciałbym jeszcze jednego klienta tutaj ogarnąć, jakby przyszedł, bo czuję, że ktoś by za niego dał 60, a jak ktoś by dał za niego 60, to ja bym wyciągnął od niego prawie 70, nie? Tak czuję. Tak czuję, że jeszcze muszą się klienci pojawić co do tego samochodu. Dzień dobry, proszę pani, ile pani da? 48, dobra, spal lotę w ogóle ode mnie, babeczko. 80 tysięcy, 54. Kurczę, ilu klientów tutaj jest i nikt nie oferuje tak dużo. A to dziwne, bo ten samochód naprawdę drogo powinien chodzić. Chociaż to może też już, wiecie, wywaliło mi skalę, bo już takie samochody sprzedaję po takich cenach, że 55 to jest 20 tysięcy więcej. Dobra, 65 tysięcy, wariacie, jest twój samochodzik. No dobra, 65, za 65 ok. Sprzedaliśmy go za 65 tysięcy, nie jest źle. No liczyłem, że jeszcze tego sprzedam, będę miał więcej kasy wtedy. Dobra, pojadę na rynek samochodowy i zobaczę, za ile są w ogóle tam samochody, bo to trzeba zeskautować najpierw. A później w razie W pewnie jeszcze jakiś klient przyjdzie, więc w razie czego będę miał większy fundusz, żeby zaproponować tutaj za kupno. Dobra, co to jest? To jest ta Skoda, tak? 28, Jezus Maria, taki ładny samochód, taki tani. Dobra, ta Audiczka, ile kosztuje? RR 454. To jest za dużo. To jest samochód, który mógłbym kupić, jakbym miał BMW sprzedane. Bo po ekspertyzie, jeszcze ekspertyzę trzeba zrobić, bo to jest jednak coś, co trzeba wykonać. Właśnie to jest 40 tysięcy, bo bałbym się wtopić w ekspertyzę. Dobra, a ty za ile? 373. Dobra, Lamborghini kupimy, powiem wam. Zrobimy tu ekspertyzę. Właśnie najgorsze w tych, im droższy samochód, tym droższa ekspertyza. I tutaj już wtapiam faktycznie kasę, jeżeli ekspertyza okaże się dobra. Tak jak pewnie w tym wypadku. O, na przykład w tym wypadku ekspertyza jest ok. Więc ja już jestem 37 koła w plecy. No dobra, 330 tysięcy, nie wiem ile tu mogę zejść. Dobra, to tutaj mogłem dużo więcej zejść, ale zszedłem tyle. Powiem wam tak, pierwszy raz kupiłem samochód za 300 tysięcy w tej grze, więc i tak jestem zadowolony. Mamy chyba tyle kasy, żeby w razie czego naprawić ten pojazd. Nie powinno być tak źle. Mamy jeszcze to BMW na sprzedaż. Jest ok, jest ok. Uczymy się. Zszedłem z ceny o ile? Na pewno ekspertyzy zszedłem z ceny. O 40 tam parę tysięcy udało się zejść na tym pojeździe, więc myślę, że ok, jak najbardziej. Dobra, ile ja zapłacę za remont tej furki, wariacie? Tylko 400 dolarów. Dobra, tu nie było prawie nic do remontowa. W sumie tak, bo wszystko było ok według tej ekspertyzy, więc faktycznie, jeżeli jest wszystko według ekspertyzy ok, to znaczy, że samochód praktycznie jest nówka sztuka, nie? Tylko pewnie tam jakiś przebieg ma, ale widać jaki kanciak, nie? Z tego samochodu. Dobra, on musi być albo żółty, albo czerwony, no nie ma innej opcji. Żółty musi być. Takie jakieś Lambo czy coś, to żółciutki fest.
powinien być samochód. Znaczy jest ten kolor żółty, to taki trochę, no nie wiem, nie do końca. 15 tysięcy za pomalowanie samochodu. Ja pierdzielę, ty. A najgorsze jest, to jest 15 tysięcy, których nie odzyskam za pomalowanie samochodu, bo chyba pomalowanie nic nie daje, nie? Dobra, zestaw wyścigowy, ABS, turbo, nitro. Wszystko, tuning 100 don, okej, dostaliśmy jeszcze osiągnięcie na Steamie. Jego trzeba umyć. Jak go umyję, on będzie naprawdę dużo ładniejszy, mówię wam. Ja bym sprawdził od razu, ile tu oferują mi w ogóle przy okazji za to BMW. To jest jeden klient tylko, na razie. Ile dasz za to BMW? 100 tysięcy, a 58, no chłopie. Nie masz nawet po co przychodzić. 58 w momencie. Ty musisz dawać mi co najmniej 20 tysięcy więcej oferować, niż ja zapłaciłem za ten samochód. Ja za niego dałem 45 koła ponad. Więc ty musisz przyjść co najmniej ze stawką 65, żebym ja się z tobą wytargował co najmniej do 70, żebym w ogóle chciał sprzedać ci ten samochód. Tak drogie samochody wymagają po prostu już dużej marży, nie? Dużą marżę biorę na drogich samochodach, no to nie ma co nawet. Na tym samochodzie, z tym Ferrari za 200 tysięcy, ja z niego chyba 300 tysięcy wyciągnąłem, nie? Ja za Ferrari wyciągnąłem 100 tysięcy więcej niż zapłaciłem, więc to jest faktycznie, jak za tego zapłaciłem i za tuning jeszcze tam dałem, nie wiem, 350 tysięcy za niego, no to ja za niego nie daję mniej na wstępie niż 450. I tu już jest faktycznie, im droższy samochód, ty możesz robić różnicę to, że trzeba będzie czekać na klientów, nie? Że wow, na milimetry. Że nie będzie się opłacało możliwe już sprzedawanie, wiecie, tak na szybko. Bo ja jednak też, no nie ukrywajmy, że ja sprzedaję na szybko te samochody, nie? Że klient przychodzi, jeden, dwóch, trzech, ja samochód zazwyczaj już sprzedaję. A to trzeba poczekać na jakąś ofertę idealną i dopiero, wiecie, wtedy wyskoczyć. Dobra, ale samochodzik to nam się trafił niezły teraz, nie? Czekajcie, wyjdę sobie jeszcze fotkę, strzelę, pyk, jaki samochód mamy, fajny, ładny i w ogóle. Dobra, jedziemy nim. Panie, ja już takie fury sprowadzam do swojego warsztatu jest, do swojej firmy, że tu powinniście naprawdę docenić to w końcu. Zero docenienia, jak ja fury sprowadzam. Przecież to BMW to jest funkielnówka nieśmigana, nie? Jak się masz, bracie, myślę. 66, widzicie, to jest podstawa. 66 to jest coś, od czego możemy w ogóle zacząć rozmawiać. Zestaw fabryczny może być zbyt niski, 65 tysięcy, no kurczę, a ty ile zaoferujesz? 66 to jest podstawa. Dokładnie, 72 i to, widzicie, i to już jest dużo fajniejsza cena. Z tą mogę już rozmawiać jakkolwiek o sprzedaży samochodu, bo tu już mogę 80, myślę, wyciągnąć, jak nie więcej nawet od tej babki. Pani ile zaproponuje za ten samochód? Musisz ponad 72, ty nie dajesz więcej. A ty? Ile za samochód mi dasz? Powyżej 72, no dobra, wy możecie iść, to z tą panią rozmawiam. 72 tysiące ona zaproponowała. No to ja się targuję, daję cenę 85 tysięcy. To jest 15 tysięcy mniej niż u mnie w tym. Nie, dobra, okej. To jeszcze sprawdzę, jestem zachłanny niestety, więc sprawdzimy, ile ta pani da mi cenę. Powyżej 72 to ci sprzedaję od ręki. Dobra, powyżej, to się targujemy. 85 tysięcy, moja oferta. No i za 85 koła poszedł samochód, który dałem 45 koła. Jestem 40 koła do przodu za ten samochodzik. No dobra, ale creme de la creme teraz trzeba wystawić na aukcję. Tak naprawdę ten samochód trzeba teraz wystawić. Lamborghini. No to co, to 460 tysięcy. Jest dobra, od razu 500 tysięcy daję. Co się będę. Im wyższa stawka, tym większa gra. 500 tysięcy za ten samochód, poproszę. Jak go sprzedam, Boże, jak ja go sprzedam za 500. Jezu, jak ja podatki będę płacił w tym tygodniu. Jest piątek, zaraz się kurczę tydzień kończy. To jaki ja podatek zapłacę? Kilkadziesiąt tysięcy podatku za te samochody przecież będę musiał zabulić jeszcze. Masakra, nie? Ja pierdykam. Dobra, jaki samochód chciałbym kupić? Aha. No to nieźle. No to niezły mi rynek samochodowy. Zamknęli akuratnie. No chwilę nam zajęło niestety. No co ja mogę poradzić? Chwilę nam zeszło.
ze zmontowaniem tego Lamborghini. Minus 180 tysięcy jesteśmy. Nie dziwi mnie to w ogóle nic a nic. Kompletnie mnie to nie... Ej, ale patrzcie! Zarobione pieniądze za te dwa samochody 150. Ja w poprzednim odcinku mówiłem, że ja za te samochody będę 150 do przodu. To jestem dokładnie tyle, ile myślałem, że zarobię za tamte samochody. Nice, w sumie okej. W sumie idealnie zarobiliśmy za tamte pojazdy. Dobra, tutaj trzeba jeszcze wyczyścić trochę biuro. Kompletnie mam pojęcia, po co jest to czyszczenie biura. Oprócz tego, że możemy jakiekolwiek expa zarobić na starcie gry. Tak, no nie wiem, nie wiem. Aukcja jest dziś otwarta o 12. No to dobra, to pójdziemy na aukcję. Tylko fajnie byłoby ten samochód sprzedać. Dobra, 360 to jest tyle, ile ja dałem. To uczciwa cena. O kurczę, powyżej 500 tysięcy ja za ten samochód powinienem wziąć. Dobra, dobra, widzowie, ten samochód ponad 500 000. Szybko, musimy go ze sprzedaży usunąć. Usuń ze sprzedaży. 650 tysięcy wystawiamy go. Resetujemy otwarte biuro, zamknięte, otwarte. Ja pierdzielę, ile kasy za niego. No dobra, no więc widzieliście, on od ręki chciał mi dać 140 tysięcy więcej niż ten samochód ja za niego dałem. Od ręki. Bez targowania się nawet, nie? Więc on mógłby dać wyższą cenę, a ja bym mógł jeszcze wyższą wytargować. Ja pierdzielę. Za takie targowanie, proszę państwa, to nie pozostaje nic innego jak zostawienia łapy, suba, komentarza pod filmem oraz wpadnięcie na G2 Instagram, Discord, a wszystkie linki są w opisie pod filmem oczywiście. I zapraszam do zostawiania właśnie komentarzy, łapek, czy wpadania na Instagrama chociażby, czy na główny kanał. No proszę państwa, jak ten samochód, każda łapka w górę to 1000 więcej, ile ja zarobię za ten pojazd. On wygląda pięknie, może to jest kanciak, ale piękny kanciak. Dobra, bo ja bym go potrzebował spieniężyć w 3 godziny. To było dobrze, szczerze, tak, żeby go w 3 godziny sprzedać. Ja potrzebuję nowych klientów teraz, nie? Pójdę do sąsiedztwa na chwilę zobaczyć, jakie mają samochody. Ja teraz, mając 147 tysięcy, czuję się, jakbym nie miał w ogóle kasy przy sobie, nie? Trochę tak się czuję. Na ten moment. Co mogę poradzić? Tak to wygląda. Czerwony bar, sąsiedztwo, rynek o, rynek samochodów. A nie, bo to jest rynek przecież zamknięty, okej. Car auction. Jest tam, no dobra, idziemy pod siebie tak naprawdę, do biura. No liczę, że w końcu ktoś mi przyjdzie. Ja wiem, że przegiąłem trochę i z 500 tysięcy dałem 650, to jest już pewnie przeginka, bo to jest przecież 300 tysięcy, ale widzicie, to jest znowu, to jest cena większa, nawet nie jest to cena dwukrotnie większa od ceny samochodu, a wcześniej przecież nie miałem problemu, żeby za BMW dać 100 tysięcy, kiedy cena jego to było 45. Więc widzicie, skala się zmieniła, a ja nagle sprzedaję poniżej tej skali samochody. Dobra, kurczę, na klienta czekamy. Powiedziałem, że czekam na klienta i pojawił się pierwszy klient. No tu kawka, herbatka, wszystko mogę zrobić, buty wypucować. Dzień dobry, ile pani by dała za to Lamborghini? Czy 650 to jest dobra cena? 558. Kurde, no nie znam stawek, powiem wam. Aczkolwiek nagli mnie trochę czas, żeby sprzedać ten samochód i mieć większy budżet na aukcję samochodową, która będzie już niedługo. Bo czuję, że 600 tysięcy bym od niej wyciągnął i będę miał wtedy 700 tysięcy. Wtedy byłoby mnie stać nawet na ten trzeci najdroższy samochód z listy. Fajnie, jakby jakiś jeszcze klient, dwóch klientów, jeden, dwóch klientów by przyszło. Jeszcze daję pół minuty tutaj, a jak nie, to jej sprzedaję ten samochód. Mówiłem, że niby nie będę próbował na szybko sprzedać samochodu takiego jak ten, takiego drogiego, no ale jednak się zmieniło. W sensie zmieniło się dlatego, że i tak jest wyższa cena niż ja chciałem. Chciałem 500 tysięcy, więc wyszłoby na moją niekorzyść po prostu. No dobra, targujemy się w takim razie. 500 tysięcy, dobra, ja ci sprzedam ten samochód za 620 tysięcy, co ty na to? 620 tysięcy. Dobra, za 620 go sprzedałem, ja pierdykam, jakie to są pieniądze chore. Już mamy, widzicie, w tym odcinku po prostu, pomiędzy dwoma kolejnymi odcinkami jakby dwukrotnie znowu się wzbogaciliśmy praktycznie, nie? Prawie dwukrotnie więcej kasy. Jeden dobry, drogi samochód i my po prostu zarabiamy
mega pieniądze. Dobra, car auction. To lubię. Celuję teraz w ten najdroższy samochód, po prostu. Co to, jak Audi Q7? W dupie mam to Audi, nie interesuje mnie kompletnie nic za nic. Dobra, co to za samochód? BMW Z3A, rok 1999. Co to jest za samochód, taki jak ta seria 1? A, bo może to jest to, co ja mówiłem, że to jest seria 1, a to był ten Z3A. Cały tutaj Z3 jakiś, tak? Że może starsza seria 1 po prostu to była. Audi TT. Nie, Audi RR, przepraszam. Dobra, no to ten kupujemy. On może do 500 tysięcy prawie dojść chyba, nie? W cenie. Chociaż na rynku samochodowym taki był ze 400 do zgarnięcia. Ale też dużo pewnie do naprawy, a ten jest nowiutki. Dobra, dałem, podwyższyłem cenę. Jezu, ledwo zdążyłem, powiem wam. I teraz znowu w jednym odcinku pobiliśmy rekord dwukrotnie ceny, jaką ja dałem za samochód. Bo już zapłaciłem za tamtego 300 tysięcy, a za tego 450 tysięcy, nie? Dobra, kupię sobie jeszcze te Tesle. To nie jest tak, że mogę tylko jeden kupić. Zresztą miałem 300 kafli jeszcze do wydania. Mogę drugi podobny samochód kupić na tym, na rynku samochodów. Więc dwa samochody od razu kupuję. Mógłbym wszystkie tutaj kupić z tej aukcji dzisiaj. No dobra, już przestaliście podbijać cenę? Windują, patrzcie, jak oni windują tę cenę za te Tesle. No bez kitu. Dobra, dwa kolejne samochody mamy. Jeden punkt umiejętności chyba dostaliśmy w końcu. I na co go wydamy? Tu niskie uszkodzenia. Twoje pojazdy ponoszą mniejsze szkody. Pokazuje najlepszą cenę sprzedaży dla twojego pojazdu. Na to musimy zbierać. Trzy punkty umiejętności potrzebujemy. Czyli musimy dwa kolejne poziomy wbić. Jezus Maria, strasznie długo się wbija te poziomy, powiem wam. No dobra. Nowy, najdroższy pojazd. W jednym odcinku przebijamy dwa najdroższe pojazdy, które kupiliśmy. Ale to myślę, że wiecie. Ej, te znaki tu zawsze były w ogóle? Że jest taki zakręt. No, przebiliśmy dwa razy, ale myślę, że ten samochód koniec końców dopiero uda nam się sprzedać na kolejnym odcinku. I faktycznie, no, uda nam się wyczekać, jakby wiecie, na odpowiedniego klienta. Bo już mamy spory zapas gotówki. Mamy te 200 tysięcy, chociaż teraz jeszcze pewnie wydam może na jakieś naprawy, bo to też tego nie wiem w sumie, nie? Ile ja wydam zaraz na naprawy, na przemalowanie czy coś, a pewnie trzeba będzie przemalować, nawet dla mnie. Dla samego siebie może nawet przemaluję ten samochód. A może to będzie mój samochód od teraz, a co? Może będę nim jeździł, żeby pokazać innym, jaki ja mam pojazd, drogi, bogaty. Dobra, w teorii można byłoby stąd... No nie, no bo tam i tak trzeba będzie podejść później, więc już poczekajmy na ten samochód. Umyjemy, naprawimy, porobimy zdjęcia. I akurat nie będzie, nie? Ten odcinek z głowy. Tak myślę. Dobra, no już. Umyliście, fajnie. Super, świetnie. Macie myjnie, działają wam myjnie. Świetnie, myjka działa idealnie, praktycznie. Bardziej mnie ciekawi, czy to teksturka nie działa na tym samochodzie, że jest taka czerwona szyba. No zdecydowanie zdaje mi się, że teksturki tutaj nie banglają. No ale to co, z tym poradzisz? No nic z tym nie poradzisz. Dobra, dzień dobry, witam. Zestaw wyścigowy poproszę. Zestaw wyścigowy jest, turbo jest. Tablica rejestracyjna. Top. Za 23 dolary, czemu nie? To jest top samochód nasz w tym momencie, top 1. Aczkolwiek ktoś z was w ogóle pisał ostatnio pod odcinkiem, że ponoć są za samochody za miliony dosłownie dostępne. No patrzcie, tu 19 tysięcy aż. No dobra, ale będzie taki bialutki za 19 koła. Stać mnie, to przemaluję. Ale właśnie, to w sumie ciekawi mnie, czy się pojawi, że ja na ten samochód dałem 19 tysi. Bo w sumie nie wiem, jak to wygląda. A, no to ten samochód już jest gotowy, nie? Tak naprawdę. Ten samochód już jest gotowy na to, żeby zrobić mu zdjęcie i go sprzedać. Dobra, super. Tutaj będzie z tej strony se stał, pyk. Wyłączam, no i robię mu zdjęcia. Jeszcze usuwamy, pyk, 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 pyk. A nie, no to zrobię w kolejnym odcinku chyba te fotki już z kitu. Niech na razie stoi, idziemy jeszcze umyć ten samochodzik.
bo to też trzeba, wiecie, no kupiliśmy dwa w końcu, nie? Mamy na sprzedaż jeszcze drugi, który kupiliśmy też za kilkadziesiąt tysięcy tak naprawdę, nie? To nie są tanie rzeczy. Ja przepraszam bardzo. Czekajcie, my taką Teslą jeździliśmy, bo ta wygląda już bardziej tak jak taki SUVik. Chyba, że to te wszystkie Tesle, które myśmy mieli, to właśnie były takie. Ej, ale ta Tesla przyjemnie jeździ w tej grze, powiem wam. Ona mega szybko się rozpędza, mega cichutko jeździ. Nic nie słychać praktycznie. No tak, to musi być SUV, bo ma takie chyba jakby dwa jeszcze miejsca w bagażniku. To tak wygląda jakby. Widzicie? Jakby tu, o, dwa dodatkowe miejsca w bagażniku praktycznie do siedzenia. Jak w Grand Scenicu jakimś. A, ale wszystkie są kubełkowe, więc tak naprawdę miejsc jest tylko sześć. A to co, dla, kurczę, dzieciaczków tylko miejsce tam z tyłu, tak? Jak rozumiem, takie bardzo małe miejsce. Ciekawe w sumie rozwiązanie. No dobra. Samochód chyba umyty. Przynajmniej tak wygląda jak umyty, więc prosiłbym już o zaprzestanie tutaj mycia go ponad miarę. Nie no, on do tyłu taki szybki nie jest. Ale to w sumie może być faktycznie ta sama Tesla, tylko zawsze mi się wydawało, że to w sedanie myśmy brali Tesla, a teraz tak widzę, że może jednak niekoniecznie w sedanie ta Tesla była brana, tylko że faktycznie ta Tesla wyglądała za każdym razem tak samo jak teraz. Wygląda, jakbym mógł coś naprawić w tym samochodzie. I oczywiście, że mogę nawet, się okazuje. Tak, to jest udowodnienie, że na aukcji samochodowej nie zawsze są samochody w stanie nienaruszonym. Ten samochód był troszeczkę tutaj zepsuty. Wydaje mi się, że właśnie ten tylny zderzak na przykład w tym samochodzie nie pasował. Więc my go sobie naprawimy, ogarniemy. Ja czekam znowu na rynek samochodowy, bo na rynku samochodowym zawsze jest jakiś samochód taki drogi, nie? Choć jeden. Więc rynek samochodowy jeszcze mnie nigdy nie zawiódł. A teraz byłbym w stanie na przykład kupić i Porszaka. W sumie Porszaka koniec końców nie mieliśmy jeszcze, nie? I Porszaka byłbym w stanie kupić i byłbym w stanie kupić jeszcze na przykład Lambo takie. Tylko wiadomo, no później jeszcze na naprawy trzeba trochę wyłożyć pieniędzy. No i dobra, włoskie blachy są ok, kojarzą się dobrze z luksusem i z dobrymi samochodami. No i proszę państwa, w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.